Halo, halo, dobry wieczór. Marcin Kowalik z tej strony. Dobry Dobry wieczór, wieczór. witam. Czy dodzwoniłem się do Oliwii? Tak, zgadza się, Super. Cześć, zgadza się. Oliwia. Czy masz chwilę teraz? Mam Super. chwilę, mam chwilę. Dobrze. Cieszę się, że odebrałaś. Ja uprzedzam, że tą naszą rozmowę nagrywam z dwóch powodów. Dobrze. Po pierwsze, dlatego, żebyś też mogła później sobie ją odsłuchać. A po drugie, żeby też cała społeczność jakby mogła z tego czerpać. OK? Jasne, Super. rozumiem. Dobra. Okej. To powiedz w kilku zdaniach, tak żebyśmy złapali kontekst, czym się zajmujesz i skąd jesteś. Dobra, to tak, ja jestem z Koszalina. OK. Jestem mamą dwójki dzieci. W Super. październiku kończę 30 lat. Super. A czym się zajmuję? Od czerwca, tak dokładnie z 3 czerwca, jestem na własnej działalności gospodarczej i podjęłam pracę w AXA. Super. Jestem przedstawicielem firmy AXA, dokładnie. Całkiem jakby taki nowy etap w moim życiu, bo tak naprawdę dotychczas to, czym się zajmowałam, jest jakby zupełnie inne, bo z wykształcenia jestem makijażystką i O, pracowałam proszę. w perfumerii. Natomiast jakby zmieniłam kwalifikację. Po pierwsze, lubię zmiany, bo to jest coś nowego. Natomiast nie do końca aż takie zmiany, może produktowe, tak? Natomiast jakby praca z klientem i z ludźmi, fajnie. To jest ten Super. poziom, który gdzieś tam ja lubię. Fajnie, fajnie, czyli no taka odważna zmiana od czerwca. Tak. Okej. Muszę przyznać też, że gdzieś tam bałam się, ta działalność gospodarcza gdzieś tam przewijała mi się w moim, w cudzysłowie, takim poprzednim życiu. Natomiast jak większość ludzi, z którymi rozmawiam, bałam się No tego, że jasne. się sobie nie poradzę, że to się nie rozkręci i tak dalej, i tak dalej. Wszyscy się boimy zmian, ale ogólnie zmiany są Tak, dobre. tak. Ogólnie zmiany No są dobre. czasami fajnie jest nie tkwić w jednym punkcie, o, w ten Tak, sposób tak. powiem. Słuchaj, bardzo się cieszę, że do ciebie dzisiaj zadzwoniłem i teraz mi powiedz, No, ja też się cieszę. W sumie się nie spodziewałam nawet. powiedz mi, jak ci mogę pomóc? Co jest dla ciebie największym wyzwaniem? Największym wyzwaniem właśnie. I teraz tak. Jestem od czerwca w AXA. Cały czerwiec miałam szkolenie Tak. typowo takie wprowadzające, produktowe. Koleżanka, przez którą jakby znalazłam się w AXA, za co na ten moment mogę jej podziękować. Natomiast ona odeszła, zrezygnowała. I gdzieś tam miałam fajną taką nadzieję, że będziemy razem współpracowały i pozyskiwały tych klientów. I gdzieś tam na to liczyłam. Natomiast powiem tak, pierwszy miesiąc fajnie, te ciepłe kontakty, trochę gdzieś tam poczytałam, jakby już się skończyły. Natomiast mam problem jakby w pozyskaniu tego nowego klienta lub takiego jakby zachęcenia do takiej rozmowy jakby ze mną i posłuchania tego, co ja mam do zaoferowania, o, w ten Jasne. sposób powiem. Okej. Dobrze, to parę pytań jeszcze pomocniczych. Czy ty masz biuro swoje, czy jesteś taka mobilna? Ja jestem mobilna Aha. ogólnie, natomiast jakby nasz oddział w Koszalinie stoi jakby otworem, więc sporo czasu spędzam tam w oddziale. Natomiast też był taki czas i jest też do tej pory, bo jak gdzieś tam dzwonię do klienta z Lida, to nie ma problemu, żeby wsiąść i jechać Tak. do niego. Natomiast na ten moment jakby też dyrektor mój daje mi taką pomoc, bo mówi tak, siadaj, teraz ci ustalam tryb pracy, tak? Czyli przez godzinę siedzimy, dzwonimy do klientów i Fajnie. umawiamy spotkania, tak? I mam jakby rzucone takie wyzwanie, powiedzmy codziennie minimum 2 spotkania, ale Fajnie. nie klient indywidualny, tylko grupowy. Okej. No dobra. I jeszcze, no tak, ale tą działalność gospodarczą swoją masz zarejestrowaną gdzieś tam pewnie w mieszkaniu, tak? Tak, dokładnie tak, Okej. dokładnie. Dobra. To super. To już mam parę pomysłów, ale jeszcze trochę z ciebie wyciągnę. Jaki jest dla ciebie najważniejszy produkt na tych najbliższych kilka miesięcy, na który chcesz pozyskiwać klientów? Dla mnie. Powiem tak, ja cały czas jakby siedzę i czytam i poznaję te moje nowe produkty. I szczerze powiedziawszy, najbardziej polubiłam się z takim produktem jak plan ochronny. Co to jest? Czyli gdzieś tam ochrona życia, ochrona zdrowia. Czyli Na tej ubezpieczenie zasadzie. życia. Dokładnie, w bo głównie uproszczeniu. jakby ja się tym zajmuję i na Jasne. tym gdzieś tam też mój dyrektor jakby chce bazować. Natomiast takim produktem, który wiem, że będzie jakby wiązał mnie długofalowo z klientem i jakby ocieplał te stosunki, bo będę mogła się fajnie zaopiekować, to jest taki
kolejny produkt też chodzi o życie, natomiast to jest taka ochrona z gwarancją kapitału. Rozumiem. Dobra. No to teraz tak. Pierwsza rzecz, jaką moim zdaniem powinnaś zrobić, która cię nie kosztuje nic więcej niż 30 minut, to jest założenie bezpłatnej wizytówki Google Moja Firma. Google, już wybiorę karteczkę, będę pisać. Google Moja Firma. Nie musisz się skupiać na notowaniu, bo najpóźniej jutro dostaniesz ode mnie to nagranie. Tak. Google Moja Firma. I czemu pytałem o biuro i o miejsce? Bo Google Moja Firma może być bezpłatnym źródłem bardzo dobrym nowych klientów dla biznesów typu agent ubezpieczeniowy, doradca finansowy, szewc, kwiaciarnia i tak dalej. Wszędzie tam, gdzie ludzie szukają na przykład na hasła powiązane z lokalizacją, czyli ubezpieczenia koszalin. Nie? I wtedy, jeżeli ty nie masz wizytówki w Google Moja Firma, to ty w ogóle nie istniejesz w tych wynikach wyszukiwania. Tak? A to, co ma wpływ na to, czy twoja wizytówka się pojawi bardzo często, czy rzadko, czy na pierwszej stronie wyników, czy niżej, to w bardzo dużym uproszczeniu ma wpływ to, jak dobrze tą wizytówkę wypełnisz, opiszesz. I teraz ja na twoim miejscu tą wizytówkę, Google Moja Firma, bym nazwał coś w stylu ubezpieczenia koszalin, Oliwia, twoje nazwisko, tak? I tak dalej. Tak, dokładnie. I teraz to byłaby nazwa tej twojej wizytówki, tej twojej firmy w Google Moja Firma. I dalej trzeba by w tej wizytówce poprzez po prostu wpisanie tekstu wypełnić to treściami, czyli napisać no jesteś na początku drogi, więc trzeba by tam napisać takie rzeczy, że no już masz doświadczenia, masz już kilku klientów, oferujesz ubezpieczenia takie, z tym, że nie operuj proszę tylko i wyłącznie nazwami ubezpieczeń, które znasz z AXY, tylko tymi generycznymi nazwami, czyli tak jak ja z tobą rozmawiałem, ubezpieczenie na życie, bo ludzie nie szukają w Google bardziej, tak jak nazwałaś to pakiet... Tam plan ochronny na plan ochronny, tak. Oni bardziej szukają ubezpieczenia na życie, tak? Dokładnie. Te nazwy twoje też możesz zawrzeć, natomiast skup się na tych generycznych. I teraz, jak sobie tą wizytówkę wypełnisz, to tam można też dodawać po jakimś czasie jakieś tam wpisy na blogu i tak dalej. To byłoby fajne i z czasem możesz tam na przykład, nie wiem, opisać historię, jak pomogłeś jakiemuś klientowi, tak? I wtedy taką wizytówkę robisz, zajmie ci to pół godziny, uwierz mi, dodasz to i z czasem to będzie ci przynosiło klientów. Tam trzeba też na przykład napisać, często używać słów takich, że na przykład jestem agentem, który oferuje ubezpieczenia na życie w Kielcach, dojadę do ciebie, jeżeli mieszkasz w dzielnicy takiej i takiej, czyli trzeba wypisać tę dzielnicę. To chodzi o to, że jesteśmy leniwi bardzo, my jako użytkownicy internetu i ludzie po prostu nawet wpisują, nie wiem, jaka jest dzielnica w Koszalinie twoja? Północ. Jak? Północ. Północ, panorama. No, to ludzie, wyobraź sobie, że ludzie wpisują agent ubezpieczeniowy Koszalin Północ, nie? Tak? Już łapiesz. Nawet możesz główne ulice jakieś tam wypisać, tak? Jasne. No. Jasne. I teraz to musisz bardzo, bardzo skrupulatnie wypełnić treścią. I teraz wskazówka dla ciebie, kto dobrze zrobił swoją wizytówkę w Google Moja Firma, to będzie pierwsza firma, która się pojawi w tych mapkach w Google na hasło ubezpieczenia koszalin. I na tym się możesz wzorować. Tak? I teraz z czasem, jak już będziesz miała trochę klientów, to ich poprosisz tego samego dnia po podpisaniu umowy, żeby ci dali dobrą opinię na tej wizytówce Moja Firma. Nie następnego dnia, nie za tydzień, nie za miesiąc, nie przy odnowieniu, tylko w ten dzień, kiedy jest umowa. I to jest pierwszy pomysł. To jest pierwszy pomysł. Miałem jeszcze dwa. Jeżeli masz jeszcze 5 minut dla mnie czasu. Okej, mam. Ja super, mam. Czy super. Chciałam powiedzieć jeszcze a propos tej mobilności. Wal. Że jakby ja jestem bardzo otwarta na ludzi i mimo to, że ja tutaj gdzieś tam rzucałam takimi
nazwami tych pakietów, to przy rozmowie z moim klientem, gdzieś tam staram się z nim rozmawiać tak bardzo prosto, rozumiem. Tak, że ja jestem dla nich, na tej zasadzie, super. Że ja jestem dla ciebie i że mogę ci pomóc w każdym momencie. I jakby też te granice między miastami nie są dla mnie problemem, bo na przykład mam propozycję przygotowania oferty grupowej dla pani z Bielsko-Białej. Super. Której spodobało się, jak ją obsługiwałam, kiedy ona była tutaj w pobliżu Koszalina. Wyprowadzili się i jakby chcą mnie zabrać ze sobą. Fajnie. Oczywiście fajnie. Dopiero, tak? Fajnie. Fajnie. Tylko zastanawiam się, mam takie poczucie, że od jakichś 2-3 tygodni jakby jestem w takim martwym punkcie. Aha. Że jakby nic się nie rusza w tym kierunku. Mam dyrektora, który chce mi pomagać, natomiast gdzieś tam jest, czuję to takie duże ciśnienie. Rozumiem. Że on się pyta, gdzie grupówka? Kolejny, aha, dobrze byłoby grupówkę, bo na indywidualnych nie do końca jakby idzie to pociągnąć. No dobra, tak? A to ja mam... po prostu drapię się w głowę i szukam pomysłu. Tak? Dobra, to mam 3 pomysły w takim razie. Dobra, okay. To pojedziemy po kolei. To tak, pierwszy dobra. Pomysł, który mamy odhaczony, to był Google Moja Firma, to już wiesz jak tak zrobić. Jest. Drugi tak, temat, jak bardzo masz ciśnienie na grupówki, no to aha, pomyślmy chwilę, kto przy ubezpieczeniach grupowych tak naprawdę jest osobą decyzyjną? Czy to jest klient końcowy? No bo rozumiem, ubezpieczenia grupowe to są firmy, tak? Dokładnie, firmy, aczkolwiek też domy kultury i hotele i tak dalej. Okay. Więc, no na pewno u nas gdzieś tam grupówka zaczyna się jakby od no dobrze. 3 osób. Okej, okay. I teraz w małych i średnich firmach zwykle decyzje albo w podjęciu decyzji szefa pomaga pracownika, tak, pracownica kadr, tak, albo HR-y w dużych firmach, w korporacjach. Tak? I teraz jak dotrzeć do tych ludzi? Do tych ludzi dotrzesz na pewno poprzez taki serwis jak LinkedIn. Czy znasz to? Tak, nawet mam tam profil, super, tak się składa. Dobrze, bardzo dobrze. I teraz, jak zrobić dobrze LinkedIna, żeby pozyskiwać klientów na grupówki? Po pierwsze, twój profil musi być, musisz jasno komunikować poprzez swój profil, jak ja bym na przykład teraz na niego wszedł, że jesteś profesjonalną agentką ubezpieczeniową, która już ma jakąś tam historię sukcesów i okay, to musi być wprost napisane, żebym ja bez przeklikiwania się dalej, żebym ja od razu wiedział, że jesteś profesjonalistką ubezpieczeniową, tak? I teraz fajne zdjęcie, profesjonalne, jakaś tam historia, wiesz, zatrudnienia, parę wpisów, na przykład historii o tym, jak pomogłaś swoim klientom w ubezpieczeniu, na przykład przy grupówkach, albo jak pani Zosi z kadr pomogłaś szybko wdrożyć ubezpieczenia grupowe i tak dalej. I teraz, jak już ten krok pierwszy zrobisz, to potem wpisujesz w wyszukiwarce LinkedIn słowa Koszalin, spacja, kadr. I dzięki temu zobaczysz listę ludzi z Koszalina, którzy pracują w kadrach. No i już wiesz, co dalej z nimi zrobić chyba, tak? Nie, to tutaj i tak wiem akurat, no. Super. I wygląda, że jakby na kilku takich rozmowach z tymi przysłowiowymi Zosiami byłam i mniej więcej wiem właśnie jakby w którą stronę to ugryźć, właśnie gorzej z tym pozyskaniem. No rozumiem. No to podpowiem, że podejrzewam, że taka pani Zosia z kadr będzie twoim rozmówcą do grupówek i do PPK. I w PPK słyszałem reklamę w radiu, która mówiła o tym, że, no w uproszczeniu, wdrożymy PPK w 24 godziny. I no to jest nierealne. No, pomijam, że to jest nierealne, ale teraz to pokazuje, jakie problemy mają ci ludzie po drugiej stronie, czyli te kadry, tak? Czyli powiem ci tak, jeżeli rozwiążesz jakiś problem tej pani Zosi, To ona już cię kupi od razu, tak? Ja proponuję, żeby przetestować kilka takich otwarć rozmów na LinkedIn na zasadzie, w czym ci mogę pomóc? Jakie masz problemy, wyzwania z grupówkami albo z PPK, w których mogę ci pomóc, nie?
No, dobra, czyli to był drugi temat, czyli LinkedIn i pozyskiwanie klientów na ubezpieczenia grupowe i PPK. Potem trzeci temat, jaki mi przyszedł do głowy, to mówiłaś o branży beauty, dobrze pamiętam? No, i teraz założę się, tak jak z tobą rozmawiam i bardzo mi się przyjemnie z tobą rozmawia, założę się, że masz cały zeszyt swoich klientek, kontaktów do swoich klientek. No tak, zgadza się. No Są. właśnie, i teraz. Aczkolwiek to są też te pierwsze, przepraszam, że ci A, przerwę. no, no. No właśnie, to są te ciepłe kontakty, No właśnie. które jakby zdążyłam, może nie tyle co wykorzystać, znaczy nie, Skonsumować. dlaczego by nie, wykorzystać, posłużyć się jakby nimi w pierwszej jakby części rozpoczynania moich kroków właśnie jako agent, bo pierwsze zadanie, i to chyba wszyscy dostają na początku drogi, zrób listę Tak. 30, 40, 50 znajomych, które gdzieś tam masz i możesz Tak. im jakby pokazać, czym się teraz zajmujesz, tak? Tak. Na tej No zasadzie. dokładnie. To ja bym to dalej pielęgnował i to dalej grzał, że Okej. tak powiem, nie? Okay. Zdecydowanie. Tylko nie One chciałabym. być nachalna. To jest raz, bo jednak jak rozmawiasz z obcym człowiekiem, to masz gdzieś tam w tyłu głowie, a okej, nie znamy się, więc zobaczysz mnie z takiej strony profesjonalnej, tym czym się zajmuję i jestem w tym jakby pełni profesjonalna. Natomiast osoby, które już mnie znają, wiedziały, czym się zajmuję i jakby chyba jedyną osobą, z którą nie było problemu jakby rozmowy, to była moja mama. Gdzieś tam siadłam swobodnie i to wszystko objaśniłam, natomiast jak rozmawiałam na przykład, nie wiem, ze szwagrem albo z siostrą, to czułam taką z jednej strony blokadę, a z drugiej strony, kurde, postaram się, chcę im się pokazać z jak najlepszej strony, i to im bardziej się starałam, tym miałam wrażenie, że bardziej się w tym zapętlam i że robię to nienaturalnie, o. A, no widzisz, no to doszliśmy chyba do meritum. Wiesz co? Nie ma chyba z tego jakiegoś złotego wyjścia, niż po prostu nie przejmować się opinią innych. Ja wiem, że to tak łatwo jest mi mówić, nie? Ale podejrzewam, że to jest punkt wyjścia. W każdym razie, myślę, że twoja ta baza klientów z branży beauty jest twoim olbrzymim atutem i asetem, nie? I ja bym to pielęgnował. Musisz sobie znaleźć jakiś fajny sposób, żeby te wszystkie kobiety, dziewczyny wiedziały o tym, że Oliwia jest agentem ubezpieczeniowym i że im pomoże w takim i takim temacie, nie? No, nie wiem, może do każdej trzeba by zadzwonić i spytać, czy mają jakiś gabinet kosmetyczny nowy do polecenia, no bo przecież ja już w tej chwili nie jestem w branży, bo cię nie obsługuję, bo ja już zmieniłam branżę na ubezpieczenia, nie? Może jakiś taki sposób, nie wiem. W każdym razie to jest na pewno świetna baza dobrych relacji. O, nie nazywam Ale tego. może i też kolejnym krokiem No. takim właśnie do pozyskania tej bazy będzie to, że weekendami teraz zacznę wykładać w szkole makijażu. O, Będę prowadziła z dziewczynami no. zajęcia. I może to też, tylko właśnie, żeby to tak Nie wyszło smacznie krzywo. ująć, o, no właśnie. No. Wiesz co, no, ludzie lubią opowiadanie historii. Inaczej, ludzie lubią, jak się im opowiada historię. I jak to w naturalny sposób jakoś zrobisz, to na pewno nikt ci nie posądzi o to, że jesteś nieprawdziwa albo fałszywa. Zresztą, Boże, no, zawsze przecież to można tak przedstawić, że dzisiaj wam tu opowiadam o tym, co robiłam dotychczas, w tym mam fach, to umiem, natomiast też moją pasją w tej chwili są ubezpieczenia i pomaganie ludziom w zabezpieczeniu ich przyszłości finansowej. I już masz, wiesz, jakąś taką otwartą furtkę, nie? No to myślę, że kwestia wyczucia. Dobra, to. Chociaż też właśnie tak No, jeszcze no. wracając do tematu, bo Wal. tak już tak, no nie, bo też mi się tak fajnie rozmawia, ale właśnie chyba potrzebuję osoby, która mnie tam troszkę poprowadzi, bo wiem, że gdzieś tam oddalony ten dyrektor mnie wysłucha, ale on trochę pod innym kątem na mnie patrzy, a ja właśnie czuję, że w takim martwym punkcie gdzieś tam utknęłam i wykorzystuję teraz moment, jakby tego, że syn poszedł do szkoły, córka jest w przedszkolu, gdzieś tam do tych których klasowych się pozgłaszałam, no i wykorzystałam właśnie moment też, że
teraz szkoły już nie gwarantują i przedszkola ubezpieczeń, Tak. tylko jakby trzeba to indywidualnie o to zadbać. I tutaj też jakby trochę tak sobie przehaczyłam temat, tak? No pewnie. Więc jakby gościa mam, ale nie umiem tego pociągnąć jakby Dalej. dalej, albo siebie zaprezentować. No, to jest trudne, trudno jest się przełamać. Ja tak skaczemy z tematu na temat, ale ci tylko trochę dodam otuchy w taki sposób, że powiem, że ja sobie postanowiłem, że będę nagrywał codziennie w dni powszednie jakąś krótką poradę wideo dla agentów ubezpieczeniowych. I zawsze to robię tak, że odprowadzam syna do przedszkola i po drodze do pracy jest park. I w tym parku wyciągam telefon. I po prostu nagrywam tam parę zdań. I oczywiście, wiesz, no wyglądam jak idiota i ludzie idą i się śmieją, pukają w czoło, ale ja się tym nie Chociaż przejmuję. tak sobie ostatnio o tobie myślałam, bo No, no. słuchałam właśnie też twoją wypowiedź na temat twojego największego błędu. Aha. I tak sobie pomyślałam, bo słyszałam to, co się dzieje dookoła, że chyba właśnie gdzieś szedłeś, Tak. albo na spacer, albo gdzieś. Tak, byłem w parku. Muszę przyznać szczerze, że włożyłam sobie słuchawki w uszy, gdzieś tam dzieciaki koło mnie w domu latały i wysłuchiwałam Okej. o czym mówiłeś właśnie, o tym przekwalifikowaniu tych stron, Tak. o generowaniu kosztów i tak dalej, i tak dalej. Tak, dokładnie. No wiesz, to akurat tylko nagrywałem audio, czyli głos, ale wiesz, no wyobraź sobie, że codziennie nagrywam w parku telefonem wideo, nie? To wiesz, no po prostu musimy się czasami chyba przestać czasami przejmować tym, co myślą inni, bo nie zawsze wszyscy nam chyba, wiesz, życzą dobrze, nie? W jakichś tam swoich ocenach. Dobra, mam jeszcze jeden i pół pomysłu. Ten czwarty to jest to, o czym zahaczyłaś, czyli twój młodszy jest w przedszkolu i teraz ci inni rodzice, czy to z przedszkola, czy ze szkoły, oni też się powinni, muszą mieć w głowach z czasem, że ty jesteś agentem ubezpieczeniowym. I teraz wiem, że to nie jest łatwe, ale no, tak po prostu musi z czasem być. Jest fajny sposób na to, żeby to trochę ułatwić. To jest to, że ja się długo z tym bujałem, ale w końcu to zrobiłem i zacząłem na moim profilu prywatnym na Facebooku, nie na fanpage'u, tylko na swoim profilu prywatnym, bardzo jasno komunikować to, co robię. No właśnie, ja też to robię. No i wiesz, i to ale jest... zastanawiałam się, czy to nie jest chopa. Nie, czy ale... Czy to nie jest nieprofesjonalne. Nie, ale czemu, wiesz, ci, których razi to w jakiś sposób, i cię przestaną być twoimi znajomymi, albo cię przestaną obserwować, no pytanie, czy na pewno by nam zależało na tej znajomości, nie? Tak, no nie, bo tak, jednak to zweryfikowałam, powiem no. Ci swój profil i tam już niewiele zostało, więc chyba dobrze, wiesz? No, i to jest pierwsza myśl. Ja po prostu, nie chodzi o to, żeby, wiesz, spamować ciągle, bo to nie w tą stronę. Nie, chodzi... od czasu do czasu ja rzucam takie luźne, takie... informacje właśnie, przemyślenia. Co robię, albo gdzie jestem, Tak, dokładnie. Dokładnie, dokładnie, o to chodzi. I teraz jest jeszcze jeden fajny myk. Ten myk polega na tym, że możesz znajomych na swoim profilu prywatnym dodawać do różnych list. I teraz ja na przykład sobie stworzyłem listę agenci ubezpieczeniowi i w czym mi to pomaga? To mi pomaga w tym, że ja na tym swoim prywatnym profilu mogę opublikować post na tym moim wallu. Jak wybiorę ustawienia, jak to się nazywa? Ustawienia. Publiczne tak, albo tak, znajomi, zamiast, tak? Dokładnie, zamiast publiczne wybieram właśnie tą listę agenci ubezpieczeniowi. I to powoduje, że ten mój post na moim prywatnym profilu nie zobaczą moi znajomi, moja ciocia ze Stalowej Woli, tylko zobaczą tylko agenci zweryfikowana lista osób, którą ubezpieczeniowi. chcesz. Tak, dokładnie, dokładnie. I przewagą tego postowania na swoim prywatnym profilu versus profilu fanpage'u jest to, że jeżeli na fanpage'u coś opublikujesz swoim, to dociera do 1% fanów. A jak opublikujesz na swoim prywatnym profilu, to to dociera do zdecydowanie większego procenta listy, nie? No i ja już się wystrzelałem chyba już ze wszystkich pomysłów.
jakby jeszcze właśnie do tego Facebooka wracając, to też jakby nie jestem jeszcze, nie wiem, może to wynika też z rocznika i ogólnie z tego, jak było wcześniej, a jak jest teraz. Też nie jestem raczej osobą, która gdzieś tam patrzy na tą ilość tych lajków i tak dalej, więc... Nie o to chodzi, nie? No to też nie o to chodzi, ale ta weryfikacja właśnie tych osób, mam wrażenie, że to niektórzy, jak się dowiedzieli, kim teraz jestem, to ode mnie stronią, bo się boją, że im coś wcisnę. Ale to wiesz co, to ja wiem, że ty im nie wciśniesz. To chodzi o to, żeby oni... żeby im wryć w głowy to, że ty jesteś agentem ubezpieczeniowym i żeby oni w chwili, jeżeli będą mieli taką potrzebę, pomyśleli o tobie, a nie o Janie Kowalskim. To o to chodzi, jasne. Nie? To o to jasne. Chodzi. No bo chciałam wzbudzić takie właśnie, jakby wzbudzić takie w cudzysłowie takie potrzeby, tak, że aha, jest ktoś, komu mogę zaufać, tak? Tak jak zobacz, ja już nie pracuję w parfumerii od marca, a mam klientki, które do mnie dzwonią i proszą, żebym poszła z nimi na zakupy i pomogła super. Im w doborze tam czegoś, bo nie ufają innym paniom i tyle, tak? Genialne. To na tej zasadzie, tak? No właśnie. No właśnie. Jeszcze jest jedna rzecz, że zanim zdecydujemy się, nie wiem, na przykład na, no, szukam jakiegoś sensownego przykładu, ale niech będzie, na kupno konkretnego roweru, to jest teoria, która mówi, że no, musimy mieć przynajmniej 6 razy kontakt z tą marką, tak? Okay. Albo reklamę w telewizji, albo w prasie, albo w radiu, albo zobaczyć na Facebooku, albo ktoś poleci, że właśnie ten rower jest dobry. I teraz jak nie będziesz publikowała, czy to na LinkedInie, czy to na Facebooku, czy to w innych mediach, czy to w Google moja firma, to zmniejszasz tą liczbę kontaktów z twoją potencjalną marką, jaką jest agentka ubezpieczeniowa Oliwia, nie? No, tak to działa. Dobra, dziękuję ci bardzo za świetną rozmowę, ja się bardzo dużo nauczyłem. A ja też. Przepraszam, bo jestem ogólnie z natury taka gaduła, więc gdzieś tam tych milion dobrze. Bo właśnie jak kilka dni temu gdzieś tam napisałam do ciebie na swoim profilu i słuchałam twojej porady i historii, bo po prostu szukałam takiej pomocnej dłoni, kurczę, no to bo fajnie. Właśnie pojawił się ten martwy punkt i mówię, kurczę, muszę sobie pomóc jakoś, bo chyba nie ruszę sama z tym. Wiesz co, cieszę się, że się udało jakby pogadać. Twoje dobrze rozumiane gadulstwo idealnie pasuje do tego formatu, więc jest super. Jeszcze ci jedną rzecz powiem odnośnie tego, jakby to powiedzieć, braku wiatru w żagle. Wiesz co, jest teraz 11 września, podejrzewam i mówię ci to po to też, żebyś się za bardzo może nie przejmowała, podejrzewam, że przez te ostatnie tygodnie to po prostu mógł być sierpień, wiesz. Ja, nazwijmy to, w różnych biznesach, w których biorę udział, widziałem ewidentnie, że zwłaszcza B2B, mały biznes, w sierpniu jakby troszkę jeszcze spał albo był na urlopach, nie? No, dostawałam też dużo takich właśnie odpowiedzi typu, że na urlopie no, i właśnie. Tak dalej. A, i jeszcze tylko jedno szybciutko ci Wal. Powiem. Wiesz, co mnie zdemotywowało chyba też trochę? U nas istnieje coś takiego w firmie jak booting, czyli jedziemy sobie w jakieś miasto, parkujemy auto, chodzimy do firmy, dzień dobry, jestem tym i tym, może byście coś tam chcieli, tak? Tak. Na tej zasadzie. I powiem ci, że pojechaliśmy ze znajomymi na 2 dni do Szczecina i przechodząc powiedzmy 20-30 kilometrów jednego dnia po Szczecinie, wracaliśmy do hostelu z niczym albo z wizytówką, to powiem ci, że to chyba to był ten taki moment kluczowy. W sierpniu to było, nie? I to było w sierpniu, tak? No, myślę, że tak, nie, no to jest chyba beznadziejne, co ja robię. Wiesz, zaraz taki dziwaczek się poddaje niepotrzebnie. Tak. Może dlatego, że jechał tyle kilometrów, a ty po prostu, niektórzy patrzą na ciebie jak na takiego, wiesz, domokrążkę. Tak. I no nie, no co ty, no chodzisz, pukasz, stukasz, no co ty, tak? No i tak może to gdzieś tam wszystko się zebrało, plus jeszcze gdzieś tam dyrektor, no siłą rzeczy. Jego cisną z góry i on musi cisnąć na to. Ale proste. Pewnie. Ja to idealnie rozumiem. Natomiast chyba to trochę mnie tak, wiesz, jasne. Gdzieś tam wybiło, nie? No słuchaj, masz kilka pomysłów, które tak naprawdę bezkosztowo możesz przetestować. I też z drugiej strony patrząc w kalendarz, chyba jest sens je odpalić jak najszybciej, bo tak naprawdę za chwilę będziesz miała
październik, listopad. W listopadzie Grudzień martwy znowu się wszystkich zaczyna, tak święta. świętych, tak, i będą ludzie jechali, wiesz, na groby i potem święta, ale to może śmiesznie brzmi, ale tak naprawdę to ma olbrzymi wpływ na biznes, nie? No bo przez dni wolne od pracy umawiasz, jak to mówisz, dwa spotkania mniej, nie? Codziennie, więc ci to wypada. Dobra, dzięki bardzo za twój czas. Ja też dziękuję bardzo. Podeślę ci link do tego nagrania, żebyś mogła sobie Jasne. przesłuchać. No i co? I jesteśmy w kontakcie. Jasne, Dobra. będę pisać, będę dzielić się swoimi przeżyciami i Super. informacjami, co tam się dzieje u mnie. Super. Jeszcze raz dziękuję Trzymam ślicznie, dużo mi kciuki. pomogłaś. No, Dzięki. trzymaj się. Pozdrawiam, No, czołem. do Hej. zobaczenia, pa. Ale fajna rozmowa. No, dłużej dzisiaj. Dzisiaj było dwóch rozmówców w ramach Kowalik dzwoni wieczorem, a pękła godzina prawie cała za chwilę. Mnie już szczęka od gadania boli. Chyba starczy na dzisiaj. Teraz muszę to wyedytować i poskładać tak, żebyście wy, czyli społeczność, czyli słuchacze, czyli widzowie, mogli też z tego czerpać. Co fajne, podczas rozmowy pojawiły się nowe pomysły w mojej głowie, siwiejącej powoli, nowe pomysły na to, jak Oliwia, agentka ubezpieczeniowa z Koszalina, może pozyskiwać więcej klientów, więc nie powtarzamy się, więc jest progres. I to jest najważniejsze. Chyba tutaj prawie o jakiś coaching się otarliśmy nieświadomie, ale to fajnie, jak rozmowa dobrze idzie, to można płynąć. Można płynąć. Chyba trzeba będzie Oliwię zaprosić na szczyt ubezpieczeniowy w Szczecinie następnym razem, jak będzie. Dobra. Starczy na dzisiaj. Dobranoc. Do usłyszenia. Cześć.